pokrętne niczym górskie szlaki ścieżki losu zawiodły nas dziś do PGE Narodowego, żeby zobaczyć... Zobaczycie sami. Tutaj za mną znajduje się największa mobilna makieta kolejowa w Polsce, jedna z największych takich makiet w Europie. Składa się na nią około 14 km przewodów, które służą do komputerowego sterowania tą makietą i interaktywnego używania jej. Użytkownicy i goście tej wystawy mogą zobaczyć tory kolejowe, pociągi, lokomotywy, ale też pagórki, punkty przemysłowe, wesołe miasteczko i nawet malutkich mieszkańców. Twórcy makiety pragną w ten sposób zainteresować dzieci i młodzież sztuką modelarstwa, zaś my chcemy Wam pokazać piękno transportu kolejowego, który możecie podziwiać nie tylko tutaj, ale także w naszej najnowszej grze Transport Fever. Transport Fever to turbo realistyczna strategia ekonomiczna, w której możecie zbudować własne imperium transportowe, nie tylko kolejowe. I jak wiadomo, no każdy potentat powinien znać się na swojej branży, dlatego z okazji miejsca, w którym się znajdujemy i gry, która ma właśnie swoją premierę, przygotowałam dla Was 5 kolejowych ciekawostek. Pierwsza na świecie kolej publiczna. 27 października 1825 roku w Anglii George Stephenson dokonał prezentacji i otwarcia pierwszej linii kolejowej na świecie. Parowóz ciągnął 34 wagony, w tym 22 z pasażerami i 12 z węglem. Cały pociąg ważył 90 ton. Tego dnia przejechał 15-kilometrowy odcinek od Darlington do Stockton w 65 minut. Najdłuższa trasa kolejowa świata. Kolej transsyberyjska. To najdłuższa i najbardziej znana trasa kolejowa świata, która powstała w carskiej Rosji. Jej budowę rozpoczęto jeszcze w 1895 roku, a ukończono ją podczas I wojny światowej, jeszcze przed rewolucją październikową. Jej główny szlak łączy Moskwę z położonym na wybrzeżu Oceanu Spokojnego Władywostokiem. Pokonanie tej trasy zajmuje ponad 6 dni, podczas których przekracza się 8 stref czasowych. Całkowita długość linii kolejowej wynosi prawie 9300 km, a więc kiedy ją pokonamy, to tak jakbyśmy ponad 9 razy przymierzyli trasę z Ustrzyk Górnych do Świnoujścia, czyli najbardziej oddalonych od siebie punktów Polski. Najwyżej położona kolej świata to kolej tybetańska. Większa część trasy przebiega na wysokości przekraczającej 4000 metrów nad poziomem morza, a najwyższy punkt na trasie, przełęcz Tangula, znajduje się na poziomie 5072 metry nad poziomem morza. 100 metrów niżej znajduje się najwyżej położony tunel świata. Dla porównania powiem, że najwyższy szczyt w Polsce, Rysy, znajduje się około 2500 metrów nad poziomem morza, a najwyższy szczyt świata, Mount Everest, to około 8850 metrów nad poziomem morza. W związku z takim położeniem kolei, podróżujący nią pasażerowie narażeni są na chorobę wysokościową. Aby temu zapobiec, do wagonów tłoczone jest powietrze o ciśnieniu takim, jakie występuje na nizinach. Dodatkowo w każdym pociągu jedzie też lekarz i pielęgniarka. Dużym wyzwaniem podczas budowania kolei tybetańskiej był także fakt, że ponad 1/4 całej linii znajduje się powyżej granicy wiecznej zmarzliny. Najszybszy pociąg świata to japoński maglev, który podczas testów osiągnął prędkość 603 km na godzinę. Pociąg ten wykorzystuje zjawisko lewitacji magnetycznej, dzięki której podnosi się nawet o 10 cm. Choć testy kolei odbywają się z powodzeniem, to szeroko rozwinięta infrastruktura pozwoli dopiero w 2027 roku w pełni korzystać z możliwości maglewa. Wówczas trasę z Tokio do Nagoi o długości 286 km będzie można pokonać w 40 minut, a nie tak jak teraz w 88. Najdłuższy pociąg świata. A dokładniej najdłuższy regularnie kursujący pociąg na świecie. To ekspres saharyjski, który mierzy tyle co ponad 600 autobusów. Kursuje w Mauretanii na jedynej tamtejszej linii kolejowej, przez co jest głównym środkiem transportu tamtejszych mieszkańców. Pociąg ciągnięty jest przez 4 lokomotywy spalinowe, liczy od 200 do 210 wagonów o łącznej długości do 2,8 km. Większość stanowią wagony towarowe, z których każdy przewozi do 84 ton rud żelaza.
Mam nadzieję, że powyższe fakty zachęciły Was do pobicia tych rekordów w grze Transport Fever, którą, tak się składa, mam akurat przy sobie, żeby pokazać Wam, co jest w środku. Widzicie, poza samą grą otrzymacie jeszcze fajne dodatki, także zamawiajcie Transport Fever w cdp.pl, a w wolnym czasie wpadajcie na PGA Narodowy, żeby zobaczyć największą w Polsce mobilną makietę kolei.